Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Dzisiaj razem ze mną jest... Leon. Za każdym razem. Słuchajcie, dzisiaj w kolejnym odcinku Geek Factor Kids powiemy wam z Leonem, co sądzimy o grze... Kroniki Zamku Avel. Kroniki Zamku Avel. Co powiedziałeś przed chwilą na temat tego, co stworzył tę grę? Że ten człowiek jest super. Wczoraj sobie graliśmy już z Leonem w tę grę, od razu taki mały spoiler, ale... To oni na głowie stoją! Że Leonowi się gra spodobała. Słuchajcie, nie będę tutaj omawiał dla was zasad tej gry. Na kanale oficjalnym Rebela jest bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie zrobiona wideoinstrukcja, którą możecie się posiłkować, jeżeli byście chcieli wiedzieć, o co chodzi. Tutaj w telegraficznym skrócie wam powiem o tym, że wcielamy się w takich dzielnych wojaków, którzy przemierzają krainę Avel. Po to, że dokładnie tak, można było narysować, w ogóle pokolorować, nazwać swoje postacie. Leon, jak się nazywa twoja postać? LeBron James. Więc moja postać musi się nazywać... Michael Jordan. Otóż to. I będziemy tutaj pokonywać te wszystkie tereny, będziemy odkrywać te tereny, będziemy walczyć z potworami, które będą, że tak powiem, próbowały nas powstrzymać. Po to, żeby tutaj, jak się momencie, żeby ochronić krainę przed tutaj złym monstrum, który się pojawi i będzie zmierzać w stronę zamku. Jeżeli wejdzie do zamku, to przegramy. Jeżeli uda nam się to potwór pokonać, to wtedy my wygramy. Więc taka, w ten sposób to wygląda. A do czego jest to? Jak graliśmy, to nie powiedzieliśmy. To jest taki herb pierwszego gracza, gdzie ja mogę uznać, że jestem pierwszym graczem. To trzymamy tutaj, pamiętaj, to jest z boku, żeby wykorzystać te przedmioty. Na przykład jak użyjesz tego w jednej walce, to musisz go zaznaczyć, że już w tej walce nie możesz go używać. Monety, słuchajcie, tutaj z boku obszaru gry będą, to mamy takie rzeczy jak różne zasoby i tak dalej, nasz woreczek z ekwipunkiem, czy różne inne żetony, po to po prostu, żeby tego nie było w ujęciu, bo to nie jest tak naprawdę do ujęcia potrzebne. Umówmy się, najciekawsze jest to, co się będzie działo tutaj, no i taska do rzucania kostkami, jak będzie trzeba kostkami rzucać. Powiem tyle, jak nie nagrywaliśmy, to tata był trochę nubkiem. Byłem fatalna, nie jestem fatalnie, fatalnie mi szły rzuty w tę grę. Dobrze, synku, jesteś gotowy? Urodziłem się gotowy. Urodziłeś się gotowy. Dobra, to ja zaczynam. Więc w swojej rundzie wykonuję dwie akcje, tak? I jedną akcją może być ruch, jedną akcją może być atak na przykład. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy taki skrót zasad, w razie czego jakbyśmy czegoś potrzebowali. Tato, mówię, powiem ci tak? Tyle. Tutaj nie idź. Jak masz zielone, to powiem ci, żebyś lepiej szedł tutaj, bo możesz go załatwić, a ja się zajmę potem tymi dwoma. Czy ty się chcesz zająć tymi dwoma? Nie. Ty się zajmij tym, a ja tymi, bo to są niebieskie, a to jest zielone, a ty masz zielone. Tak, dokładnie. Mój ekwipunek bardzo dobrze działa na zielone potwory, twój działa na niebieskie, tylko widzisz, ty masz, one są o dwa pola od ciebie, więc musiałbyś uważać, bo to jest, wiesz, to jest dużo ruchu musisz zmarnować najpierw, żeby te dwa potwory działały. No to pokonam tego, bo na chwilę. A ja pójdę pokonać tego, bo jestem zielony, dobra? Mamy również akcję miasta. Bardzo mi się podoba tutaj, że ktoś naprawdę się postarał. Rebel, nie wiem dokładnie, czy to autor Przemek Wojtkowie, czy to wydawnictwo Rebel, po prostu naprawdę się postarali, żeby wokół tego zbudować cały świat i całą mitologię z tym związaną. To jest bardzo kawa, tutaj mamy coś takiego jak Świt Czarnego Księżyca. Tutaj naprawdę tło fabularne jest bardzo ładnie nakreślone, więc bardzo nam się to spodobało. No ale zaczynamy, słucham. Bo moi koledzy jeszcze na przerwie mi mówili, że będą oglądać Geek Factora i jakby to oglądali, to chciałbym ich pozdrowić. Pozdrawiamy kolegów Leona, któryś konkretnie z imienia chcesz pozdrowić? Michała i Vincenta. Michała i Vincenta, pozdrawiamy Michała i Vincenta. Jak to oglądają? Jak to oglądają? Słuchajcie, więc tak, dobra, ja wykonuję pierwszą akcję, to jest ruch. Można ruchem wykonać, ruchem się ruszamy na sąsiednie pole i postanawiam walczyć z tym potworem. Give mi kość! Ty rzucasz kostkami potwora i to... Czarną i fioletową. Czarną i fioletową. Proszę, weź sobie czarną i fioletową. Na pewno znowu wygram, ale okay. I teraz ja poproszę, weź mi podaj dwie zielone. Tutaj niestety z tymi kolorami w tej grze jest tak sobie i dla mnie, daltonisty, mam troszkę kłopotów z tym, więc to dobra. Też ważna rzecz. Uwaga, dobra. Ja rzucam dwiema takimi kostkami, ale mój sprzęt mi mówi, że jak walczę z zielonymi potworami, to mam na dzień dobry jedno obrażenie. Żeby tego potwora pokonać, trzeba mu zadać dwa obrażenia. Więc zobaczymy. Dobra, ty pierwszy rzucasz. Blokujesz jedno obrażenie i zadajesz jedno obrażenie. No to zobaczmy, co mi pójdzie. No i się zremisowaliśmy. Zabijemy sobie. Bo zobacz, bo ty mi zadajesz jedno, ale ja je blokuję. Tak? I ja ci zadaję jedno, ale ty je blokujesz. W związku z czym niestety to jest pierwsza runda walki. Można mieć takich rund walk 3.
Więc na razie nic się nie stało. Ja skorzystam ze swojego sprzętu, żeby zadać mu jedno obrażenie, co zaznaczam serduchem. Druga runda walki. Znowu ty rzucasz, ja rzucam. Ojoj. I znowu nic. Teraz ty zablokowałeś jedyne obrażenie, które trafiłem. No i trzecia runda walki. Ty pierwszy. No jest. Już mogę wiedzieć, że wygrałem. Mało tego, ja nie mam czym tego obronić nawet. Ale kurczaki pieczone, no dobra. To ja... No i widzicie, wrodzony talent z wygrywania. No zobaczymy, jak to je pójdzie, cwaniaku. Dobra, jedno obrażenie niestety muszę przyjąć. No nie poszło to tak dobrze, jakbym chciał. Ale tak to już w tych grach przygodowych bywa. Teraz ty gdzie idziesz? I walczę. I walczę z tym potworem. Dobra, to ja widzę tutaj chyba jedną czarną i trzy fioletowe, tak? Jedną czarną i trzy fioletowe, no. A ty masz ile? Ja mam dwie zielone. Dwie zielone. No, zobaczymy, dobra, jak mi pójdzie. Blokuję dwa obrażenia. A jak zadam ci dwa obrażenia? To. Nic z tego nie wyszło. Druga runda walki nadchodzi. Ojej. To ci mam pierwszeństwo. No, to jest ta szansa. Dawaj, dawaj. Jak to się stało? To jest niemożliwe, to jest najgorszy rzut ever. A ty chcesz, żebym ja cię pokonał z tym potworem? Nie, tylko, znaczy ja chcę, żebyś ty pokonał potwora. Dawaj. Trzecia runda walki, ostatnia. A, o nie. Dwa obrażenia wchodzą w ciebie, ale nic nie blokuje. Oj. No niestety, a ile on obrażeń potrzebuje, żeby go pokonać? Dwa. Jeden. Dwa. Ja z tym nie walczę, tylko z tym, bo tato, ja tu jestem. No to słuchaj, no to możesz raz na rundę walki, raz na walkę możesz użyć tego miecza. A. No, więc udało ci się. Ale on ci też zadał jedno obrażenie, widzisz? Bo tutaj dwa obrażenia weszły. Jedno zablokowałeś, ale jedno nie. No dobrze, to teraz co jest nagrodą za tego potwora? Za tego potwora jest... przedmiot! Ekwipunek. Ja już chciałem powiedzieć lootbag, bo jestem przyzwyczajony do Pet Simulator. Pozdrawiam ludzi, którzy grają w Pet Simulator. Liczymy do pięciu. Raz, dwa... O, proszę. Yeah. To na razie odłóżmy te zużyte potwory tu. No dobrze, moi drodzy, i to była pierwsza runda gry. No to teraz przesuwamy tutaj znacznik i widzimy, że teraz się pojawiają potwory na pustych miejscach, na pustych leżach, tak? No to się jeden potwór pojawia tutaj. No taki prościutki w miarę chyba, co? Ale go nie zabijesz. Dlaczego? Bo jesteś tu. Ja wiem, ja mówię o tobie. No dobrze, teraz ja... Można się tu teleportnąć. Uwaga, ja w tym momencie... Ja w tym momencie spróbuję tego potwora dobić. W związku z czym... Uwaga, proszę cię, synek, ty rzucasz... Tak, a ja biorę te dwie. A te dwie trzeba odrzucić. Uwaga. O nie! No, dziękuję bardzo! I o to chodzi! Dziękuję, potwór idzie... A, możesz sobie coś wybrać. Potwór idzie spać. Na chwilkę. I ja teraz... Sięgam do worka z ekwipunkiem i jest raz, dwa, musisz mi liczyć. Trzy. Eliksir, że taką kostkę niebieską dostanę, jak będę chciał. Podoba mi się ten patent bardzo, że tutaj co to jak nam się pomieści, to tyle rzeczy faktycznie nam się zmieści i tym się trzeba sugerować. Jest to chyba pierwsza akcja. Drugą akcją... A tutaj co tu się daje? Na razie nic, bo jeszcze się nic nie dzieje. Drugą akcją... Mógłbym spróbować zaatakować tego potwora i to mogłoby mi dać monety. Nie użyłem tego, ale tego nie użyję, bo to nie działa na takie potwory. Użyłeś to w walce. Wiesz co? To użyłeś ja to w tej walce nie, w poprzedniej. To jest na jedną walkę jakby, nie? Dobra, wiecie co? Ja się ruszę. Ja chcę zbadać trochę więcej tego terytorium tutaj. I zobaczymy. O, proszę! I co to jest? To jest symbol, że za trzy... To oznacza, ponieważ oprócz tych akcji, o których już powiedzieliśmy, czyli ruch, walka, można wykonać jedną akcję, którą się... Jedną z dwóch akcji, które się wykona, może być akcja miejsca, na którym się znajdujemy. W tym wypadku na przykład akcją miejsca jest to, że za trzy monety możemy jeden nasz ekwipunek ulepszyć, ponieważ nasze ekwipunki są dwustronne. Jak je umieszczamy na naszej planszy gracza, to umieszczamy ją z tą brązową poświatą. Jeżeli chcemy ją ulepszyć, umieszczamy ją taką z tą niebieską poświatą. Wtedy ich efekt jest nieco mocniejszy, nieco lepszy. No niebieską? Tak, niebieską. Ale to jest jak która? No.
I to mi się podoba. Ja chyba, kurde, się wrócę do tego... Ja się chyba wrócę do tego potwora, żeby go zabić. Zobaczcie. Skup się, synek, teraz. Patrz, to chcę, ja ci powiem, co ja chcę zrobić. To jest gra kooperacyjna. Nie. Widzisz, więc tutaj zacz. Będziemy wrócić do tego potwora, żeby go zabić, żeby dostać monety, żeby zrobić to. Co ty tam masz dla Spidermana? Że tutaj jest brązowe, a z drugiej strony jest takie... Dobrze. To przeszedłem, zrobiłem atak i ruch to teraz ty. No to pójdę tu. O, proszę. I pojawia się otwór. Ja mogę, bo ja mam szczęście i to... To poczekaj, dobra, to... No, no to z tego. Dobra. Szczęście i będzie jakiś płat. No łatwy bardzo. Oj, 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 oj. Słuchajcie, pola, o Jezu, pola z takimi ikonami, to są tak zwane sąsiadujące, bo znaczy uznajemy je za sąsiadujące, bo to jest niby tak... To jest skrót po prostu. Jest teraz pytanie, co chcesz zrobić drugą akcją? Możesz się ruszyć znowu dalej no eksplorować. No chcę eksplorować. Dobrze. To nie jest takie złe w sumie. Oj, oj. Duży potwór. Duży potwór jest trochę trudniejszy, bo na dzień dobry daje nam pewne utrudnienie. Nie dość, że jest silniejszy, trudniej go pokonać. Zobacz. To na dzień dobry daje nam u góry tam jakieś utrudnienie. Coś, czego nie możemy używać podczas walki. Są miecza. Daje? Nie można mieczu używać. O, świetnie. A ja mam topór. Ty masz top... nie, generalnie chodzi o takie... No to jak my go... Trzeba będzie sprytem, albo w kilka rund. No niestety, ten widzisz, tam, bo jak się zada obrażenia potworowi, to one na nim zostają. Damy radę, nie stresuj się, chłopie. Postaw tu swojego źródka. A masz. Nie dam potworze, no nie wypada. I uwaga, lecimy dalej, koniec rundy. Każdy leczy swoje obrażenie. No, aha. Dobrze, to teraz ja, tak jak mówiłem, idę tu pokonać potwora. I teraz uwaga, ty masz dwie fioletowe i czarną, a ja mam dwie zielone i wiesz co? Na całą walkę eliksir zużywam, żeby mieć... To prawie tam spadło. Co to była za kość? Niebieska. Niebieska. A niebieska jest fajna w ogóle? Jeden... O, jak dużo tarcz. Cztery tarcze i dwa miecze. Uwaga! Chłe. Okej. Dobra. Obroniłem się przed jednym obrażeniem i zadałem jedno obrażenie. Chcesz walczyć dalej? Co oznacza, że jedno obrażenie wchodzi, a jest teraz druga runda walki. A ja używam tego z tej niebieskiej kości na całą walkę, na którą zużyłem eliksir. Tu, ho, 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 ho! Dawaj. Nie mam jak cię przebić. O. Pyk. Wchodzą dwa obrażenia, dziękuję bardzo, potwór pokonany, pokonane potwory mówią papa, idziemy spać. Tak jest. O nie, jaka nagroda? Trzy monety. Więc to były moje dwie akcje, bo ja się poruszyłem i wziąłem sobie trzy monetki. A wiesz co? Słucham ciebie, synku. Zawsze ci mówiłem, że jestem szalonym synem. Ty mówiłeś mi, że jesteś szalonym, pierwszy raz mówisz do mnie, że jesteś szalonym synem. Wiem, więc dlatego od dzisiaj tak będę mówił i spróbuję, pierwszą akcją będzie pobicie tego potwora. Tego dużego potwora chcesz pobić? Aha. Jak nie możesz z toporka korzystać nawet? O nie, no to nie, no to się nie. No, to się wrócę i będę się bić z tym. Na przykład, bardzo dobry pomysł. Uwaga, i teraz tak. Trzy niebieskie, trzy fioletowe, przepraszam. Dobra, uwaga. To ja rzucam potworem, a ty rzucasz, że się wciem. Co on tutaj ma? Że przeciwko... A to jest taki, to jest ten kolor potwora dopasowany do tego, czy nie? To jest brąz, a to jest niebieskie, więc... znaczy zielone, więc nie. Uwaga. Dawaj. Chłe. O nie. Jedno obrażenie, jeden blok. Jedno obrażenie, jeden blok. To nic nie wyszło. Jeszcze raz druga runda walki. Jedno obrażenie, jeden blok. Jedno obrażenie. I ty blokujesz, więc jedno obrażenie twoje wchodzi. Czyli zadajesz mu... O, proszę. Wystarczył jeden. Trzy. Jakie trzy? Dwa. Pazerny ten szalony syn. Proszę, dla ciebie dwie monetki. No, wzięłaś trzy, mogłeś dać trzy. No. Nie, nie mogłem dać trzy. Trzeba grać zgodnie z zasadami, chłopie. A czytałeś zasady? Kiedyś. Oglądałem film, który nakręciła moja koleżanka po fachu i nakręciła go bardzo, bardzo ładnie. To gotowy? Możesz ją pozdrowić. Pozdrawiam cię, Asiu. Dobra, to teraz w takim razie kolejna runda. I teraz uwaga, przywołujemy znowu potwory na puste miejsca. Weź
Ja wylosuję jednego tutaj, a ty wylosuj dwa na moją stronę. Reś i dwa. I pierwszy to... Dobra, ruszamy się tu i teraz ja rzucam, ja wydaję trzy monetki i za trzy monety upgrade'uję. Ulepszasz. Ulepszam. Dobra, teraz ty. Walka. Przerwana reklamę. To teraz zaczynamy tą walkę. Słuchajcie, no generalnie gra się będzie przebiegała mniej więcej w ten sposób, więc teraz słuchajcie, będziecie widzieli tak wszystkiego cały czas, więc takie będą przebitki, żebyście po prostu skumali, o co chodzi. Teraz my sobie z Lonem tutaj trochę popodróżujemy, prawda? Tak. Jej, dawaj. To zrobię. Teraz się pojawiły dwie fajne lokacje, ponieważ zwróćcie uwagę, tutaj możemy wykładać pułapki, które pomogą nam w walce z monstrum, które będzie przemierzać, ponieważ będzie wpadał na te pułapki i będzie dostawało obrażenia. Tutaj natomiast możemy pieczętować leża, w których mogą się pojawiać później potwory. Więc jak leże będzie puste, zapieczętujemy je, tutaj się już potwór żaden nigdy nie pojawi. Taka informacja. Lecimy dalej, Leon, teraz ty! To ja chyba... A ten, zdjąłem go! A, zdjąłeś go, przepraszam. I co tam była za nagroda? Ekwipunek. Dobra, licz. Raz, dwa, trzy. Teraz uwaga, no. Chcę grać dalej z nim. No. Nie! Dawaj. I po jednym. I teraz wracasz do zamku. Przegram. No, nie idziemy za dobrze. Chyba, że wszystkie lądy będziesz no, po prostu na chodzenie oddawał. No ja pójdę tutaj raz i dobiję tego potwora. Wrzucaj dwiema czarnymi kiszkami. Dwiema czarnymi? Dobra. Tak. Dobijasz go, a możesz go nie dobić, tylko możesz przegrać. Ho! Spadaj, labusie! Dostaję ekwipunek i od razu go sobie upgrade'uję. Słuchajcie, teraz się pojawiło monstrum, więc teraz generalnie będzie to monstrum zmierzać w naszym kierunku. To na szczęście udało nam się wystawić pułapkę, udało nam się wystawić jeden mur. Generalnie muszę powiedzieć, ta rozgrywka nie idzie nam najlepiej. Ale udało też nam się pokazać. Pokonać. Jednego dużego potwora się udało pokonać, więc jest parę dobrych rzeczy, ale niestety mieliśmy bardzo pechowe rzuty dzisiaj, więc ta rozgrywka nie jest dla nas najłatwiejsza. Obawiam się, że możemy to przegrać, bo mamy tutaj dwa potwory, tu potwory i teraz trzeba je będzie ubijać, no i mieć nadzieję, że uda nam się ubić monstrum, zanim to monstrum do tego wejdzie, bo teraz do zamku wejdzie. Już teraz nie będziemy przesuwać tutaj, na koniec każdej rundy monstrum wejdzie, czyli mamy maksymalnie raz, dwa, trzy, cztery rundy do końca. Czy jesteś gotowy, synek? Jestem. Ja zaczynam od walki z tym ziomkiem i uwaga. On dwa. On ma czarną i fioletową. Musisz tylko czarną. A ja mam... A jak ci się nie spodoba zielone, to możesz przerzucić. Uwaga. Ale jest... na brązowe monstrum. A to jest brązowe monstrum. Tak? Tak. Pięknie. Uwaga. Dobra, i mogę jedną zieloną przerzucić, ale nie wiem, czy ja muszę. Ile on ma? Muszę. Dwa. No, nie poszło. Czyli mam jedno obrażenie i jedno on ratuje. On ci zadaje, ale blokuje. Ale blokuje. I on nic nie zadaje. Ostatnia runda? Więc teraz... Nie, on dostaje jedną rundę. On dostaje jedną ranę. Dawaj. Nie. Właśnie o tym mówię. Te rzuty dzisiaj nam kurde nie idą. No. Nie, nie wierzę. Dobra, udało się. Zablokowałem jedno obrażenie i drugim go wykończyłem. Dostaję trzy monety. Dobra. Teraz runda idzie tak, że on wchodzi na pułapkę i uwaga, czym rzuca? Spadaj, śledziu! Czym rzuca? Czym rzuca, powiedz? Trzema fioletowymi i dwoma czarnymi. Co? Nie, o tutaj na pułapce, przepraszam. A, dwoma zielonymi i jedną czerwoną. No to dawaj. Czyli to trzeba zamknąć. A ja z nim walczę? Nie, to jest pułapka, więc chcę, żebyś to rzucił. I dwa obrażenia. A dla monstrum... Czekaj, ale tu jest plus w topu. Nie, 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 synek, to jest pułapka. Pułapka go atakuje, nie ty. Uwaga, monstrum ma taki specjalny licznik. Ma 14 życia, teraz dzięki nam ma, dzięki pułapce, ma 12. Ale oprócz tego jeszcze uwaga, potwory chcą wejść do zamku. On nie idzie, ale niszczy nam mur niestety.
I, ale jak on się odpada, to on może powiedzieć... Nie, on nie, nie, on nie odpada, on nie odpada, poczekaj. Zanim coś z tego zrobisz, zobaczymy co mu wyjdzie. O! A to na atak idzie. Znaczy, to na obronę. To idzie na obronę. To na obronę. Nie, nie, bo masz już, zaraz, po co? A, widzisz, no to idzie... Masz obronę. No to to idzie... No, czyli on dostaje dwa ataku, dwa obrażenia wchodzą, tak? Tak. Bo tu się likwiduje to, to się likwiduje to i dwa ataku wchodzą. To zaznaczamy. 10 punktów życia mu zostało. Mhm. Czyli 3 na 4. Czyli on mi zadał 4. Czyli 7 muszę mu odjąć. Nie, 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 nie. 3, 3 mu odejmujesz. Boże, przepraszam. Ale ty usiądź, bo tutaj stanąłeś w kamerze. No dobra. Będę przywódcą Avel. Uwaga, dwa obrażenia, więc dobrze było, żebyś przynajmniej jedno z nich sparował. No. I ty mu zadajesz dwa obrażenia i jedno parujesz, czyli jeszcze żyjesz, Stefan. Jeszcze żyjesz. A mu zostały dwa punkty życia. Leon, to jest ostatnia runda walki. Musisz mu zadać dwa obrażenia, nawet jeżeli ty zginiesz, to on też zginie i wygramy. Zginiesz, ale może zabijesz. Tak! Brawo! Avel obroniona! O, jak ty się cieszysz. Boże! To była emocjonująca rozgrywka. Prawda? Dużo emocji? Chyba zostawili suba. Aj, to zostawiliście suba. Musiało tak być, bo inaczej byśmy nie wygrali. Dobrze, synku, w dwóch słowach, co ci się podoba w tej grze? Jedno. Tak. Walka. Walka jest fajna, nie? A drugie? To z postaciami, co się tutaj dzieje. To jest bardzo fajne. Że można pokolorować, można nazwać, można zrobić herb i jest plecak. Nawet. Nie, zupełnie serio, to jest bardzo fajny patent, że można właśnie sobie postać tak tutaj narysować herb, można ją nazwać, można ją pokolorować. Tak, jak wsadzamy w to i w tym momencie mamy elegancką, przygotowaną postać. I mam tutaj cały arkusz w pudełku, więc tego jest tam naprawdę od groma. Więc wyobraźnia was tylko ogranicza. Mi się osobiście bardzo ta gra podoba, jest bardzo losowa. To jest bardzo, tak? A, żeby było. Zero punktów życia. To daj do kamery. Słuchajcie, bardzo nam się ta gra podoba. Jest, trzeba być przygotowanym, że to jest po prostu festiwal turlania, tak? Bo tutaj w pewnym momencie trzeba się naprawdę skupić, chodzić i naparzać potwory i nic więcej. Ale jak się uda, to widzieliście. Weź tu bliżej, bo cię w kamerze w ogóle nie widać. Satysfakcja jest olbrzymia. Podoba mi się, że nie jest trudna. Podoba mi się, że jest fajna kooperacja. Jest, te zasady są na tyle, tych zasad się może wydawać sporo, ta wideoinstrukcja trwa 30 parę minut, ja absolutnie rozumiem, moja by pewnie trwała dłużej, ale one są tak logiczne te zasady, tak to wszystko intuicyjnie wynika jedno z drugiego, że bez problemu, właśnie zwłaszcza przez to też, że to jest gra kooperacyjna, można z dziećmi, ile młody masz lat? Przyznaj się, 9, ale myślę, że z jeszcze młodszymi na spokojnie można w to zagrać, właśnie przez to, że to jest kooperacja, gdzie możemy się prowadzić trochę za rękę i pomagać. Mówię, tutaj trzeba liczyć trochę na szczęście, żeby się kafle dobrze ułożyły, żebyśmy mieli możliwość wygrać z potworami, wejść na ta kafle, kupić te pieczęcie, kupić te pułapki. To wszystko jest nam bardzo w tej grze potrzebne, więc trzeba być tego świadomy. Jest bardzo ładnie wydana, jest taka całkiem oryginalna, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, takie zabiegi właśnie jak z tymi postaciami, z tym wszystkim. Ale jest też trochę podobna do... Kojarzysz grę Andor Junior, pamiętasz? Tak, jest też troszkę... Nie, nie musisz. Jest też troszkę podobna, nie? Tak. No. Bo jest tam też kraina i zamek i tak dalej. Dobrze, bo tutaj Malwinka już chce bardzo to wszystko poczuć i chce z nami pograć, więc my zagramy jeszcze raz z Malwinką. A wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo wydawnictwu Rebel za przekazanie nam gry do recenzji. Leonek, dziękuję ci bardzo za wzięcie udziału. Ja też. Ile byś dał, jaką byś dał ocenę od 1 do 10? 11. No te emocje, co widzieliście, to było 11. Dzięki wielkie, słuchajcie, tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do... oglądania. I do... grania. Tak jest. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pa! Pa, pa! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.